Witam wszystkich. Dzisiaj broda, która sobie bujnie rośnie, no sprawia pewnie trochę kłopotu, jak, prawda? Myślę, jak już jest taka niecięta z miesiąc, dwa. Znaczy już chyba ją, trzeba już nadać dzisiaj takich ładnych kształtów, bo się bardzo rozrosła, żeby pan miał następny miesiąc spokoju. Okej, okay, to zaczynamy. Najpierw trochę uszy i nos. Przynajmniej te duże włosy. Porządnie wyczeszemy. Ja do czesania na początku używam grzebienia. Grzebień jest mi w stanie powyciągać bardziej te włosy wszystkie i zrobić ją taką lekką, tą brodę. Taką bardziej naturalną. Ona jest jeszcze właśnie sucha, bez żadnych kosmetyków. Ja myślę bardziej wtedy o... bardziej w kierunku klienta się skłaniam. Żeby główne przycięcia według mnie powinny służyć takiej codziennej obsłudze tej brody. Dlatego unikam raczej właśnie na początku i mycia, i kosmetyków. Ona ma być taka po prostu codziennie w miarę powstaniu, po tylko lekkim umyciu już fajna. Wiadomo, że kosmetyki zawsze trochę podkreślą, jak jest gęsta, oczywiście lepszy jest trochę z większym zębem grzebień. Ok, już widzę, co się dzieje. Ja tutaj nie szczędzę czasu. Ok. Nasadka, jak zwykle, od jakiegoś czasu nie zmieniam tego systemu, czyli nie biorę żadnych dużych, małych nie zmieniam, raczej cały czas obsługuję nasadkę 1,5 mm Andisem. I pracuję po prostu trochę w powietrzu, trochę przytykam, bardziej to intuicyjnie robię. No i trzeba będzie to wąsy, przygrube są różnej tutaj grubości. Trzeba je to wszystko, tu są wyższe, tu są niższe, trzeba je wszystkie zrównać. I tak z wyczuciem, a jednocześnie mają mi się komponować z brodą, prawda? Czyli proporcjonalnie być. Swoją długością włosa. Zbliżone do wielkości brody, jaką mam plan zrobić. No i widzicie, jak to jest. Gdyby tu nie było ręcznika, wszystko strzelałoby do oka. Dlatego tu dokładne zasłonięcie musi być. Okej. Dokładnie usunąć, żeby nie przeszkadzało, nie sprawiało dyskomfortu. Ok. Dopiero teraz robię linię. Ale też nie za wysoko, tak na granicy, powiedzmy, na miesiąc odrostu. Powiedzmy. Dlatego ta pozycja jest dla mnie najlepsza. Wtedy widzę cały układ ust z góry. Okej.
Okej, trzeba teraz zrobić, myślę, ten element. One są tutaj za rzadkie, żeby je zostawiać, prawda? Tak jak ja mam. Mam trochę więcej, mam zostawione. Natomiast te są akurat takie, że ja bym je wyciął w jakiś naturalny kształt. I tutaj od razu tworzę sobie podobnej grubości to zejście do brody. Kąciki ust, żeby nie przeszkadzały w jedzeniu, żeby to wszystko miało i swój kształt, i praktycznie, żeby było praktyczne. Czyszczenie cały czas. Dobra. Teraz górę. Tutaj on się tak rozkrzacza trochę, to trzeba nadać mu ładnej linii. No i przez to, jak tutaj wygląda wąs, ten będzie węższy, chociaż mógłby być szerszy. Ale na wąsy trzeba poświęcić trochę czasu. One są pierwszym elementem widocznym w twarzy. Teraz ważny element podczas robienia wąsów. Widzicie, jak tu się zaczeszę te włosy w ten sposób, to widać, co tu jeszcze jest do wycięcia. Te rzeczy będą wystawać, podejrzewam, później, więc trzeba je tutaj podregulować, ale wszystko delikatnie, bo one są tutaj potrzebne. Ale staramy się, ja przynajmniej się staram, no, wyczesać to we wszystkie strony, żeby one tutaj nie było za długich włosów, a jednocześnie tworzą linie, więc są tu potrzebne. Okej, druga to strona to samo. Teraz, co widzi tutaj pan później w lustrze? I jak spojrzymy tak, to widzimy, że tu jest jeszcze wyżej. Twarz nie jest równomierna, ale dzięki brodzie można te dwie połówki do siebie zbliżyć. I wąsy uznałbym wokół ust, wszystkie te elementy za w miarę zrobione. Na końcu jeszcze będą, trochę jeszcze będę przycinał golarką pewnie. Zresztą ja to lubię jeszcze poprawiać, żeby mieć spokojne sumienie. Wypuścić pana do domu ze zrobioną porządnie brodą. Teraz zajmiemy się linią tutaj boczną, tymi liniami. Ja je lubię robić jak najwyżej, w miarę możliwości, ile daje nam broda, zarost. No tutaj da się pewnie zrobić, fajnie połączyć mi z tą linią. Ładną wtedy linię tworzy, kiedy jest to, kiedy tutaj się to łączy. Ja przynajmniej wolę. Okej. No i zaczynam od lewej najczęściej. I sobie tutaj tak na razie rzucam plan, no i jeśli mi się podoba ten łuk, to mogę go powoli tworzyć. Tutaj zejście samo do ucha układa się w taki w kąt ostry. No i mogę sobie od razu troszeczkę zaznaczyć drugą stronę, zanim zacznę. To będzie gdzieś tutaj. Okay. I próbuję
zrobić to samo na drugiej stronie. Ile daje broda? To widzicie, że tutaj się nie da za bardzo zrobić wyżej. Trzeba zrobić dokąd się da. Później doprowadzić do tego, żeby te dwie połówki były podobne. A że policzki są różne, więc to trzeba będzie dopasować. Już widzę, że tutaj trzeba podciąć. No, i to jest mój ulubiony widok. I trzymam się jednego widoku. Nie chodzę, nie biorę lustra. Nie patrzę już z drugiej strony, patrzę tylko z jednej, bo tak naprawdę z każdej strony będzie coś innego. I już jest w miarę, te dwie połówki są do siebie podobne. Ok, teraz trzeba będzie boki. Ten jest bardziej odstający, ten mniej. I tu biorę swoją ulubioną nasadkę 1,5 mm i znowu, patrząc na brodę najpierw z góry, ponieważ tu od razu widzę, co mi wystaje. I te włosy, nawet jak są podobnej gęstości, to one wystają bardziej. Okay. I to jest dla mnie widok decydujący o tym, co ja mam tutaj wyciąć. No, to musi być ścięte. Nie ma opcji. Chyba, żeby broda była dotąd. To wtedy jest możliwość zostawienia tego. No i dotykam skóry, prawda? Tworzę sobie tutaj linię taką z tych włosów, które no jeśli są w środku, to zostają w środku. Nie jest moim zadaniem tutaj zrobić równych włosów, tylko równą linię. Łagodne zejście tutaj do szyi, żeby nie było uskoku. I to samo robię po drugiej stronie. Widzicie, tu jest tego mniej. I dlatego tu zostanie tych włosów więcej. Nie będę tutaj tyle ścinał. Już widzimy. Już widzimy kształt naszej brody i bez względu na to, ile jest włosów, jaki jest policzek, czy ten bardziej wystaje, czy ten mniej, próbuję zrobić jednolity taki kształt, podobny po dwóch stronach. Tu jeszcze od razu tworzę sobie cały, no na razie trójkąta. A później jeszcze nie wiem, ile tam zetnę włosów. Wszystko w powietrzu. Oczywiście można co chwilę przeczesać, ale te włosy, które są wewnątrz, są dla mnie po prostu cenne i potrzebne. I powoli schodzę tutaj, żeby nie robić kantu. Tutaj ten kant jest większy, to widać, że to trzeba będzie złagodzić, bo to jest za ostro. Tu schodzi inaczej, co zresztą jest normalną rzeczą w brodach. To jest naturalny twór. Okej. To już na razie to nam wystarczy. Teraz zrobimy tutaj linię. No tak, widzę, że tutaj to trzeba będzie już łapać mniej więcej to. Próbuję powoli, ale po prostu delikatnie, bo nie chcę się za mocno wciąć. A jednocześnie obserwuję, co się dzieje.
powoli zjeżdżam do szyi. No jak mi coś przyjdzie do głowy jeszcze, że trzeba to przyciąć, to cały czas to robię. Tak bardziej to tworzę. To jest zresztą bliskie, powiedziałbym, rzeźbieniu. Takim naturalnym we włosach. I też unoszę wyżej, niżej. Ma to być ze wszystkich stron ładny kształt. Ta linia, która jest, będzie widoczna tutaj z boku, ona też ma być takim ładnym żelazkiem. I łapię linię, patrząc na to, jak sobie to równo to zrobiłem. Linię górną na policzku. To tym bardziej zrobię równo dół od razu, bo to nie jest takie oczywiste. Przez to, że broda jest taka, no takim naturalnym tworem, to nie będą często te same odległości. Już mogę wiedzieć, że to jest mniej więcej tutaj. I myślę, że teraz oczyszczę sobie szyję, żeby już sobie tutaj nie śmiecić. Od razu zrobię linie boczne. Myślę, że najlepiej to wyjdzie tak, jak układa się. Sam nawet włos się tutaj tak układa. W stronę ucha. To samo tutaj. Okay. Teraz przeczeszemy. Widzicie, jeśli patrzymy tak, tak ma się nam wszystko zgrywać. No po prostu z każdej strony ma to być dokładnie zrobione. Inaczej jest tak, a inaczej jest tak. Dlatego, no mnie jest trudno zrobić brodę w 10 minut, bo wydaje mi się to, no prawie niemożliwe, nie? A gdzie jeszcze golenie? Jeszcze przeczesanie. I prawie ostateczny już kształt. Można jeszcze trochę te wszystkie zejścia takie kanciaste. Ja też łagodzę trochę, żeby ładniej odrastały. Ok. I teraz powoli wszystko oczyścić.
po dokładnym oczyszczeniu można przystąpić do golenia. Golarką sobie zrobię już tak z doświadczenia te elementy, gdzie już wiem, że nie będę musiał poprawiać. Tak dla, żeby być dokładnym. To najpierw robię sobie same tutaj boki golarką. Te elementy tutaj przynoszę, no przecież tu nie będę też brzytwą tego robił. Zależy mi na dokładności przede wszystkim, więc już wiem, gdzie dosięgam brzytwą, a gdzie nie dosięgam. Myślę, że każdy sobie powinien to indywidualnie we własnym zakresie. Zresztą każdy będzie miał swój styl, każdy ma swój styl. Nas w salonie jest pięcioro, a każdy z nas pracuje inaczej. Ma to być spójne z głową. Resztę już zostawiam pod brzytwę. Coś mi tu jeszcze wystaje, więc sobie dopieszczam to. Wiem teraz, że to jest dokładnie zrobione. Według jakichś samemu sobie narzuconych standardów. I ja sobie pod ręcznik gorący kładę pianę z mydła do golenia razem z olejkiem do golenia, aby mi piana, olej do golenia i mydło, aby piana mi szybko nie wysychała. Gorąca woda. Tylko robię to, żeby było w miarę mokre i sobie dlatego taki pędzel, on mi ładną linię robi. Nie umarzę mi całej twarzy. No po prostu mam dokładniejsze golenie wtedy. To jest piana podręcznik. Ona zmiękczy mi skórę, włos. Mam wtedy dokładnie miejsca, które chcę golić, które chcę nawilżyć. Nie smaruję tego po prostu całej głowy tym. Okej. Gorący. Powoli, powoli. Ja i policzki, najważniejsze. Kilka minut wystarczy, żeby ładnie namiękła skóra i włosy. Sobie trochę podszlifuję brzytwę. Była już ostrzona, ale jeszcze trochę.
już stygnie. To, że tak powiem, mamy gotowe. I ta sama piana, tylko już bardziej dokładnie. I też tylko te miejsca, które będę golił. Nie ma sensu za dużo tego kłaść. Wiecie, to nie jest golenie całej twarzy, co trochę się wtedy no, robi inaczej. Tutaj mamy tylko elementy. Okay. Tak, skóra jest przygotowana. To się elegancko goli. Pamiętam kiedyś na początku pracy, no to już ładnych parę lat temu, no zachodziłem w głowę, dlaczego to się tak, oczywiście nie robiłem takiego przygotowania jak teraz, ale zachodziłem w głowę, dlaczego to się nie chce golić. No było niemożliwe, no z kilku powodów, no po prostu chciałem bez żadnego przygotowania ogolić, no to po pierwsze to się nie dało, już nie mówiąc o tym, że to było no totalnie niezdrowe dla skóry, dla włosa. Na dodatek zachciało mi się golić panów tak jak mój dziadek się golił. Pamiętam, kiedy byłem małym szkrabem, miał swój kubeczek, swoją brzytwę, swój pasek i no po jakimś czasie, jak był starszy, to już mu się trochę nie chciało i golił się maszynką na żyletki. Spieszył się do kościoła, a o brzytwę trzeba trochę zadbać, żeby była ostra cały czas. No teraz prosto, okej, okay. Troszkę do góry, super. Ale w dobie tych wszystkich nowoczesnych sprzętów fajnie jest to, okej. Okay. Wrócić do korzeni. Teraz zimny ręcznik. To jest konieczne, no broń Boże, na przykład mycie ciepłą wodą, jeszcze woda kolońska, dlatego że to są takie małe stany zapalne po goleniu i trzeba je łagodzić, trzeba zamknąć pory. Najlepiej, kiedy jest to no przynajmniej zimna woda, a my mamy specjalną lodówkę do tego. Wtedy ta skóra jest, że tak powiem, to golenie jest no takie w pełni zakończone, w miarę zdrowy sposób. Delikatnie, bez dużego pocierania. Gwarantuję, że największe, no bo mają panowie niektórzy problemy z goleniem, z wrastającymi włosami. No więc, kiedy jest to w prawidłowy sposób zrobione i skóra jest przygotowana, nic się nie powinno dziać. Balsam razem z wodą kolońską. Jeszcze trochę. I trochę chłodzenia. A teraz skóra tu pod spodem. Tu pod spodem najlepiej olej na brodaczy. No i staramy się dotrzeć jak najgłębiej, wszędzie, po całej skórze, która jest normalnie osłonięta, przesuszona niestety, no bo trudno się dziwić. Staramy się dotrzeć tam najgłębiej. Dla włosa też to jest wskazane, taki olej do brody, ale głównie chodzi nam o skórę.
przy okazji trochę pobudzając. No taki masaż będzie powiedzmy dwuetapowy, trochę dłońmi, a trochę szczotką, która też ma za zadanie no, pobudzić skórę do lepszego krążenia. Teraz następny etap, zadbanie o włos. Ja ostatnio stosuję taki balsam akurat pana Schulza, i olej, i balsam. To już jest stricte do włosa. Niech on nasiąknie tymi dobrościami, które są tam zawarte. No muszę przyznać, że jak byłem początkującym brodaczem, to nie zwracałem uwagi na te kosmetyki. Wydawało mi się to takie trochę... No wydawało mi się to przesadą. Natomiast od paru ładnych już lat stosuję dokładnie te same zestawy. Olej, balsam i szczotka dzika. Muszę przyznać, że no nic mi się nie dzieje, a miałem problemy. Głównie z przesuszoną skórą. A jeszcze jest jedna rzecz, czyli najważniejszy kosmetyk tak naprawdę dla brodacza to jest szampon do brody. Koniecznie musi być najpierw. A cała reszta jest ważna, ale nawet mniej. Widzę jeszcze zdziwione czasami oczy panów, jak nic nie mają, jeszcze niczego nie używają. I ja mówię na początku, że najważniejszy jest szampon, a oni mówią, że właściwie to przecież mają szampon w domu jakiś tam. Od żony albo po dzieciach. Więc też jakby da radę, ale no efektów z tego nie ma za specjalnych. Dzik. Na specjalne zamówienie taką sobie szczoteczkę zrobiłem. Ona nie może być też za gęsta, za rzadka, no wiadomo, wiecie jak to jest. I próbujemy dotrzeć do skóry. I to tak naprawdę nie służy mi czesaniu. Chociaż wiadomo, że uczeszę ładnie. Ale ja w swojej pracy no nie traktuję jej do czesania, tylko do masażu, do dotarcia do skóry, a wiecie, no ona ładnie ułoży włosy, to tak naprawdę rodacze mogą sobie to oczywiście jedną trzymać w domu, drugą nawet wozić w samochodzie, to się często zdarza, jakieś takie mniejsze rozmiary, ale ja, no teraz mam uczesaną brodę, ale ja muszę to, że tak powiem, przygotować tą brodę do funkcjonowania na co dzień w domu. Więc ja ją muszę, ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że muszę ją sobie tak trochę rozpuścić, żeby ona była taka bardziej, zresztą to jest drugie cięcie, prawda? Drugie, pierwsze było na świeżo, na suchych włosach. Teraz się trochę ona zmienia, bo jest nawilżona. No i to jest taki właściwie szlif, ale dlatego te włosy muszę powyciągać, porozwalać nawet trochę, żeby wszystkie te rzeczy mi powyłaziły jeszcze, które ewentualnie mogą wyjść później w domu pana. Więc dlatego no, to jest jakby priorytet, nie? Jak dla mnie, no bo pan nie będzie chodził do mnie co trzy dni, tylko raz na jakiś czas. No i teraz te wszystkie rzeczy, które jeszcze wyjdą, jeszcze ja przycinam, bo one mogą wyjść równie dobrze jutro. Tak jak to wszystko tutaj, to wyjdzie. Wcześniej czy później. No lubię to tak dopieścić faktycznie. I jeszcze linię. A sobie podkładam ręcznik, żeby mi się to już nie brudziło. Okej. I. O,
można jeszcze trochę zastosować talku. Wtedy łatwiej jest. Znaczy, no skóra jest też w lepszej formie. Ale też jest łatwiej oczyścić te włosy, które tu spadają. I że tak powiem, plan z pomada gotowy. Cyk. Dzięki.